Malezja, Tajlandia, Indonezja, Hiszpania, Grecja, jak to pięknie i ciepło brzmi, zwłaszcza gdy u nas za oknem pada śnieg. Te wszystkie kraje miały przyjemność gościć, już dzisiaj także i naszego gościa, Agata Gabryś, góralka z południa Polski, która kocha podróżować. Jak w ogóle się to zaczęło, że zaczęłaś podróżować? Hej, witam serdecznie. Bardzo miło, że mogę tutaj być, opowiedzieć trochę o swojej podróży. Jak to się zaczęło? W zasadzie wszystko. Wszystko zaczęło się od jednego kliknięcia, kiedy napotkałam na link do programu Martyny Wojciechowskiej i zaczęłam śledzić odcinki. To był akurat odcinek z Wietnamu. Niesamowity. Minęło kilka lat, a pasja, że tak powiem, rozwijała się. I ja śledziłam różne blogi, oglądałam vlogi, spotykałam się z podróżnikami, wycinałam nawet proste katalogi z biura podróży, żeby móc później układać z tego kolaże. Pasja wciąż się rozwijała i to było niesamowite. Natomiast takim przełomowym elementem myślę, że była moja podróż, taka duża podróż. Przed Azją byłam 2 miesiące w Hiszpanii, później wróciłam i stwierdziłam, że mogę się nudzić trochę w Polsce i dobra, może to jest ten czas i lecę do Azji Południowo-Wschodniej. To była decyzja spontaniczna, nie miałam jeszcze swojego paszportu w ręce, ale zdecydowałam, dobra, no to próbujemy. No i tak się zaczęło. Podróżowałaś sama czy z kimś? Pierwsze wyleciałam z koleżanką z Polski, więc to mnie też tak zmotywowało, że faktycznie miałyśmy ten lot znaleziony po bardzo dobrej cenie, a później no okazja sama się nadarzyła i rozłączyłyśmy się, każda z nas podróżowała w inny sposób. Ja podróżowałam sama, obierając sobie kolejne destynacje na mapie. W jakim wieku była twoja pierwsza podróż? Taka moja pierwsza podróż, myślę, że w wieku 13 lat. Wtedy zaczęłam właśnie coś podróżować. Europa. Pierwsze to były Włochy, pamiętam. Niesamowity moment, bo pierwszy raz zobaczyłam morze. Zamiast polskiego morza zobaczyłam morze Adriatyckie. A później Irlandia i tak mnie ciągnęło, żeby coś eksplorować i zawsze, kiedy ta okazja gdzieś tam się pojawiła, to odłożyć sobie pieniądze i móc gdzieś polecieć. Hiszpania. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to wyleciałam tam za pracą. Pracowałam jako au pair. Opiekowałam się małymi dziećmi, nie znając w ogóle hiszpańskiego. Ja byłam tam głównie po to, żeby ich szkolić w języku angielskim. Ale przygoda niesamowita, bo zwiedziłam różne części Hiszpanii. Miałam też kilka tych rodzinek i w różnych częściach Hiszpanii się znalazłam. Czyli w Hiszpanii byłaś z przyjaciółką, a w Azji byłaś już sama. Czy nie bałaś się podróżować po takich egzotycznych miejscach sama? No jednak tam główną religią jest islam i kobiety, zwłaszcza młode, no wydaje mi się, że tam nie mają za bardzo nic do powiedzenia. Jeżeli chodzi o Azję, właśnie, zaczęłam od tych miejsc, które, że tak powiem, są później obierane przez podróżników, bo są to miejsca trudniejsze do podróżowania. To nie był przykładowo Bangkok, Tajlandia, gdzie jest mnóstwo turystów i wszystko jest tak naprawdę dla nich, tylko ja zaczęłam w Singapurze, gdzie byłam zaledwie kilka dni i stamtąd skierowałam się już do Malezji. A więc Malezja i Indonezja, w której byłam następnie, to są kraje, gdzie dominuje islam. Faktycznie było ciężko, bo około godziny 5 rano budzi nas śpiew muzułman, tak? Bo meczet jest tu, meczet jest tam, ktoś sobie śpiewa w domu, więc naprawdę ta religia jest dla nich ważna i faktycznie obawiałam się tego. Oczywiście musiałam też chodzić odpowiednio ubrana, bo to przy takim upale cały czas jednak były te długie spodnie i bluzka zakrywająca ramiona. Ale wydaje mi się, że muzułmanie, z którymi miałam do czynienia, czy to mężczyźni, czy kobiety, to były osoby jedne z ważniejszych i z takich lepszych, które spotkałam na swojej drodze podróżując. Bo to były osoby, które otwierały swój dom przede mną, bo na przykład w ten sposób gdzieś spałam u ludzi. Te osoby dzieliły się swoim jedzeniem, z tymi osobami nawiązałam przyjaźń, te osoby pomagały mi w różny sposób. Więc jeżeli chodzi o to, o tych ludzi, mam same takie pozytywne skojarzenia. A jak reagowali na ciebie jako Europejkę? Jako Europejkę zawsze było na tej zasadzie, że wow, jesteś z Polski, wow, jesteś z Europy. Są na nas bardzo dobrze nastawieni, bardzo otwarci. Szanują nas, ludzi z Europy, bo to ludzie mądrzejsi, jak mówią.
mówią o nas, że jesteśmy ładni, że mamy niebieskie oczy, więc dla nich jesteśmy swego rodzaju atrakcją. Czasem przechadzając się gdzieś tam w Indonezji, na wyspie Sumatrze przede wszystkim, w zatłoczonym mieście, nawet miałam okulary przeciwsłoneczne, ale tam widzieli, że jakieś mam jaśniejsze włosy, jaśniejszą cerę. Każdy podchodził, robił sobie zdjęcia, machał do mnie, więc było to niesamowicie miłe. Ja się bardzo fajnie czułam. Przygotowanie takiej podróży na pewno jest bardzo trudne. Sama się tym zajmowałaś, czy podróżowałaś z jakimś biurem podróży? Nie, zajęłam się tym sama i może się to faktycznie wydawać trudne na początku, bo to jednak ten kraj, w ogóle samo sięgnięcie po mapę, wskazanie tych miejsc na mapie jest trudne. I wiadomo, że na początku, tak z punktu powiedzmy planowania tej podróży, dobrze jest dowiedzieć się czegoś na temat danego miejsca, tak? Czyli jak jest z bezpieczeństwem, co jeżeli chodzi o pieniądze, o ceny, ewentualnie noclegi, jak jest z transportem. Takie ogólne informacje dobrze jest wiedzieć, natomiast na miejscu wszystko wychodzi samo. Ludzie nam pomogą, a my się czegoś możemy dowiedzieć. Bardzo dobrze jest zasięgać pomocy u lokalnych. I tak jak ja na przykład spałam u innych osób, korzystając z takiego serwisu internetowego, i to właśnie te osoby pomagały mi najwięcej. Czyli przed wyjazdem z Polski już wiedziałaś, gdzie, u kogo i kiedy będziesz spać? Nie, właśnie nie wiedziałam. Myślę, że tutaj warto wspomnieć o takiej platformie Couchsurfing. W ten sposób można znaleźć gospodarza w dowolnym miejscu na świecie i można u niego zostać kilka nocy. To jest na zasadzie takiej wymiany kulturowej, więc jest za darmo, ale będąc u tej osoby, my się dzielimy swoimi doświadczeniami i ona się dzieli z nami swoimi doświadczeniami, więc jest to na pewno bardzo fajne. Będąc w danym miejscu, udawało mi się jakąś osobę znaleźć i wtedy mogliśmy sobie nawzajem pomagać, dzielić się. Byłaś w Tajlandii i tam spałaś u ludzi z plemienia Lahu, dobrze mówię? Tak. I zastanawia mnie, w jaki sposób, nazwijmy to, załatwiłaś sobie taki nocleg? Ten nocleg, może po prostu doszłam do tego miejsca w dżungli, gdzie mogłam przenocować u tych ludzi. Faktycznie, u Lahu spałam na samej północy Tajlandii, blisko granicy z Birmą. Wyruszyłam na taki trekking i po 6 godzinach podążania w takiej dżungli, ale nie dżungli, o jakiej myślimy w tym momencie, czyli te lasy tropikalne i tak dalej, bo to jednak północ, jednak troszeczkę chłodniej i tak jak ludzie mówili, zima w Tajlandii, tak? Czyli nasza taka końcówka sierpnia, nieco chłodniej. Gdzieś tam pomiędzy te bambusy sobie wędrowaliśmy wzdłuż rzeki i można powiedzieć, że po wyjściu z tej dżungli, z tego zalesionego miejsca, był jeden jedyny domek i tam właśnie mieszkali ludzie z plemienia Lahu. To był dziadek, babcia i ich wnuczka i u nich miałam okazję sobie spać w takiej bambusowej chatce. Wszyscy byliśmy razem w tym miejscu i również palenisko było w środku, więc jedno takie ogólne pomieszczenie, ale właśnie tam udało mi się przenocować. Ci ludzie ugościli mnie właśnie wszystkim, co mieli, swoim jedzeniem. To było niesamowite. Trudno było się dogadać, bo oni mówią tylko w tym swoim języku Lahu, czyli nawet nie po tajsku, ale na zasadzie, że gdzieś tam ktoś znajomy, bo byłam też z przewodnikiem, który przez tą dżunglę jakoś nas przeprowadził, więc on, umiejąc trochę ten język i w zamian za jakąś tam drobną, symboliczną opłatą, ludzie ci właśnie pozwolili nam zostać u siebie. Długo mieszkałaś w dżungli? W dżungli zostałam 2 noce, akurat w tej dżungli zostałam 2 noce. To jak dla mnie na pewno niezapomniane doświadczenie, bo faktycznie przyszliśmy, wszyscy szykowaliśmy wspólne jedzenie, czyli to, co ci ludzie mają. Było mięso, bo mają oni i świnie, i kury, i był ryż, który też własnoręcznie uprawiają, i ich warzywa. To wszystko wspólnie przygotowywaliśmy. Poszliśmy się umyć w takiej prowizorycznej studni, można powiedzieć, nie? Pod bardzo zimną wodą. Zjedliśmy tą kolację przy świecach, można powiedzieć, bo bez elektryczności. Natomiast później, to jest jakaś tam godzina 19 wtedy była, już było ciemno, już nie było za bardzo co robić, tak? Bo nie było światła, nie było prądu, nie było internetu, więc zostaliśmy jeszcze chwilę ze sobą. Coś dowiedzieliśmy się na temat kultury tych ludzi, ci ludzie byli bardzo otwarci, pokazywali nam różne rzeczy. Natomiast później
U nich dzień się kończy w ten sposób, że idą spać, tak jak się to u nas mówi, równo z kurami, tak? Bo nie ma co robić, jest ciemno, natomiast wstaje się wcześnie rano. I tak właśnie toczy się tam życie. Bardzo prosto, ale ludzie są niesamowicie szczęśliwi. Czego można się dowiedzieć według ciebie, co jest najważniejsze w ludziach, których spotykamy na swojej drodze podróżując? Myślę, że bardzo wiele i przede wszystkim jest to taka pokora, bo czasem nam się wydaje, że my możemy więcej, że my jesteśmy lepsi, że czasem się porównujemy z kimś, natomiast podróżowanie uczy nas na pewno takiej pokory, na pewno uczy nas dystansu do siebie. Jest to też świetna lekcja tolerancji, bo spotykamy przeróżnych ludzi i oni się różnią między nami kolorem skóry i różnią się religią i wyznawanymi poglądami, czasem nawet orientacją seksualną. I kontakt z takimi ludźmi przede wszystkim uczy nas tolerancji, jakoby jacy ci ludzie by nie byli, czy by byli wyedukowani, czy niewyedukowani. Więc to jest na pewno lekcja pokory dla nas i lekcja tolerancji.